Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy co robić? A, Mufina nawet nie pomoże. Uderzyłam nie, no. Kamerę. A dzisiaj będziemy układać emotikony z płatek Teamu X. Ale to jest reklama, Ania. Czemu taka reklama tu jest z tyłu? Kitek, no? Układaj z nich płatki. Wytłumacz mi czemu to... Nie, po to się tak o nie starałam, żebyś teraz mnie hejtował. Wyciągamy płatki tak, i słuchajcie, robić... To jest challenge. Ja kontra Kitek. Ja już ułożyłam na swoim kanale te emoji i teraz pora na Kitka i zobaczymy, kto z nas ułoży lepsze emotikony. A, bo to zaczynamy. Tak. Ogólnie sprawa wygląda tak, że Ania ułożyła chyba w 11 minut. Tak. 4 emotikony. Tak. Czy masz stoper? Tak. Masz stoper. To czemu, gdzie idziesz teraz, Ania? Mam tu. A, masz stoper, no super. Dobra, no to co? Powiedz mi, kiedy startujemy, a ja już zaczynam. Ale już przemyślałeś, jakie są emotikony? Nie mam zielonego pojęcia. Najgorzej, że on już wie, jak ja zrobiłam. Mogę? Nie, spał się. Dobra, uwaga. Odpalamy nasz stoper, start, zaczynaj, zaczynaj działać. Jest kubka. Nie, Kitek, to tak, się nie liczy. Się, patrz, wysypać. Nie liczy się. Ja nie mam żadnego pojęcia, powiem ci, że teraz tak jak zaczekaj. Ja to nie jest tak łatwe. Moczyć? Ja muszę tak moczyć? To wtedy to się przylepia? No tak. A, no dobra. Tak. Pamiętaj, że później jest test 2D, jak podnosiłam to nie, do góry. Nie, nie ma czegoś takiego. Ja tak musiałam robić, ale to ja też robisz. Ale to ja to, że ty się dałaś nabrać na to, to nie. Nie, ty też musisz. Ale matko, to nie, to za... Napiszcie nas w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona emotikona. Emotikona. Moja to małpka, która zasłania sobie usta. Ja tego nie zrobię, to się uciapciam. Uciapcio! Joki ciopcio! Co ty robisz, Kitek? Przestań! Ja tu widzę jakieś oszustwa. Jak oszustwo? Nikt nie powiedział, jak mamy zrobić te emotikony. Powiedziałeś, że mam zrobić emotikony, a nie powiedziałaś, w jakim stylu. Czy mogę tak robić, czy nie mogę? Nie było ustaleń. Teraz je przyspieszę. No dobra, nie mówię, że to jest zły sposób, chociaż strasznie tu wszystko uciapałeś tym lukrem. No, ale dobra. Lukier zrobiliśmy z cukru i cytrynowego soku. Ania, a wiesz, no? Że jak nagrywamy razem, co nie? Jak ja nie jestem za kamerą, to się włącza wszystkie lampy. Taka wiesz, informacja oj. Tylko ode mnie, taka pomocna. Już. Było, że... Dobra, i to będzie standardowa, uśmiechnięta buźka. Ale ja zrobiłam uśmiechniętą, nie możesz kopiować po mnie. Zrobiłeś uśmiechniętą? Tak, zrobiłam, nie możesz kopiować, musisz trochę ją zmienić w inną. No to już wiem, co zrobię. Moją ulubioną buźkę. To będzie krzywa buźka. Czyli niezadowolona taka... wiecznie jak Kitek. Tak. Napiszcie mi koniecznie, które płatki wolicie. Ja osobiście wolę kokosowe, a Kitek orzechowe. A wy mi napiszcie, czy wolicie kokosowe, czy orzechowe. A zdjęcia, które w nich znaleźliśmy, macie u mnie na kanale. Wytłumaczysz mi, jak ja mam zrobić emotikony z tak małej ilości lukru? No to dorób. No sobie. Chyba sobie żartujesz. No to dużo miałeś... tego. Ja miałam tyle samo. Nie miałaś tyle, miałeś... Ja nie zużyłam tak dużo. No, na pewno, jak już. Gdzie to jest? Oszustwo! No, co? Jestem emotikona, liczy no się. No nie, no brzydko ci to powiedzieć, bardziej tak wiesz, liczy tu. Liczy się, przestań. A ty już kolejną, no dobra. No co, no przecież gramy na czas, tak? Na czas mówisz. No, ile minęło? Minęły 2 minuty 40 sekund. I miałem, a mam 11, czyli jestem do przodu. No nie, ale moja była ładniejsza i była większa. Co była? No tak. A nieważne jaka była, ale ja nie mam lukru i dlatego muszę się teraz tak bawić. No już ci idę dorobić zaraz. Całkowicie inny pomysł na to wszystko. Dosypałam Kitkowi cukru pudru i troszeczkę cytrynowego soku, a Kitek tutaj sobie niech powybiera, bo ja wybieram specjalnie te mniejsze, żeby było tak idealnie równo. Kitek, co ty teraz tu robisz? Wieś, co to, matko, co to jest? Dajcie znać, co wam to przypomina, bo ja mam dziwne skojarzenia. To jest choinka, no! Jaka choinka? Ja myślałam, że to jest pszczoła! Jaka pszczoła? To pszczoła! To jest choinka! To ma skrzydło, to ma nóżkę! Paw, dobra, już proszę cię bardzo. O. Ale wiesz co, Kitek, masz tyle kolorów, masz nawet tam żółte płatki tymu ich z chłopaków, no to... a ty używasz cały czas jednego? No to wyciągnij mi. No to sobie wyciągnij, ja musiałam wszystko sobie sama robić, ja też nie miałam. Czas. Też nie miałam i mam zamiar to wygrać, no więc nie mam zamiaru ci pomagać, ale to jest słabe, bo ja miałam każdą w innym kolorze, idealnie dopasowanym, idealnie. Wygląda jak ładna choineczka. Słuchajcie, tak. Ja uważam, że to nie jest choinka. Przestań. Piszcie, czy mu rzucać. Zaliczamy tą choinkę, czy nie? Bo jasne, ja tak. Że zalicza. No bez przesady. W ogóle nie masz zdolności plastycznych. Daj mi różowe płatki, proszę cię. Sam sobie weź, ja musiałam sobie brać, bo ty mi nie pomagałeś. Jak to ci nie pomaga? Cały czas ci pomagam, nagrywałem cię. Wow, ja ciebie też. No i proszę państwa, minęło już 5 minut, 15 sekund. Nie, nie będę różowych płatek wyciągnął. Połowa czasu. Połowa czasu i masz w sumie dwie emotikony, więc chyba jest okej. Okay. Nie. Ale na później sprzątania, o nie. Sama chciałaś taki odcinek? No bo to jest genialny odcinek. Czy kiedykolwiek chciałeś układać sobie emotikony z płatków? Ja zawsze jak tam miałam na mleko. To jest emotikona strzałki. No chyba cię coś. No co, są emotikony strzałki? Że specjalna strona. No nie. Ja się tak nie bawię. Czemu? No bo nie wpadłam na to. Mogłam zrobić jeszcze piątą na szybko. Ciekawe, czy to wytrzyma, bo to jest 2D. Jaki to jest 2D? Nie ma no, to jest 2D. Nie, ja sobie wtedy tak. Robiłem. Nie, bo przegrałem. Nie obchodzi mnie to, ja to robiłam. Dobra, kolejną emotikoną, czy coś takiego, jako będzie, to jako iż za mało zrobiłem takich buziek, kółko... A, jest emotikona trójkąta? Jest na pewno emotikona trójkąta, kwadrata. Kitek. To jest wszystko ważne, to jest normalnie. Ale nie będę taki i zrobimy znowu buźkę. A ja sobie podjęłam może różowego patyka. Ej, proszę mi nie kraść.
I dosyp mi więcej różowych. Zabrałaś to teraz? Sam dosyp. Sobie dosyp. No jak, przecież zabrałaś? Nie, ono spadło. Patrz, tak się to robi. Ile ty miałaś tych wszystkich? 4, ale miałam ładne. Ja też mam duże. Ładne. I miałam duże. Ja też mam ładne. Porównacie sobie i pewnie przegram. Ale masz ukruszone wszystkie płatki na bluzce. No matko, jak ja wszystko. Jak, bo jakiś dziwny challenge wymyśliłaś. Ja mam lepsze challenge. Ja mam dużo lepszych challenge. Napiszcie swoje pomysły na challenge. Ja mam dużo fajnych challenge, które będziemy teraz organizować, bo jest nowy rok i w nowy rok się robi. Nowy rok, nowy ty. Nowy YouTube. Nowy rok, nowy YouTube. Dużo challenge. Tak, dużo rzeczy będzie. Patrz, to jest takie mini buźka. Ile mi zostało czasu, bo to jest ważne. Mój drogi, minęło już 7 minut 20 sekund. To cię satysfakcjonuje, masz jeszcze 4 minutki. Jaki procuś, ja nie mogę, jaki skupiony. To wygląda, miało to wyglądać jak smutna emodikona, ale to wygląda jak emodikona wujka. Wujka. Wujka z wąsem. Mustażem, tak, z mustażem. Tak. Albo ja ci powiem, że trochę wyglądał jak foka, bo foka ma tu takie coś, naprawdę, czyli, ja myślałam o foce. Czyli słuchaj, czyli zaliczone. Wygląda jak emodikona. Czyli co to miało być dokładnie? Nieważne. A że smutek. Bo to miało a nie mogę się też mniejszych płatków? To było do interpretacji naszych widzów, żeby sami wybrali, co to jest za emodikona i to napisali ją w komentarzu. To są wąsy, foka. Czy to jest smutna buzia? Napiszcie czy... w komentarzu, co to jest za emodikona. Może lepiej nie. Ale zrobię ostatnią emodikonę już, mimo że o, nie. Tak, a czemu nie? Bonusowo? A ty ile miałeś? 4 czy 5? 4 chyba, ale duże. Duże 4, genialne. I ta twoja choinka to jest jakaś porażka. No, bo przez... Dobrze, porażka, to proszę cię. Bombki robisz różowe, chociaż to dobra, to masz plusik. Nie wiem, czy one się utrzymają, bo powiem ci, że ten twój lukier to taki... Nie hejpuj mojego lukru, jest genialny. Dobra, wydaje mi się, że zaliczone. I ostatnią rzecz, jaką zrobimy, nie wiem, czy dam radę. Kombinuj, ja tak robiłam. Co to jest? Możesz coś, wiesz, podpowiedzieć? Nie mogę. Czemu? Muszę zgadnąć teraz, co ja robię. Chomiś, czemuś ty się zasłonił? A, bo chomiś nie chce na to patrzeć, no ja się w sumie nie dziwię. A te zimne ognie puszczaliśmy w Sylwestra, na moim odcinku sylwestrowym. I kalendarz Toka Boka, dajcie znać, czy chcecie więcej. To jest gwiazdka? Nie? Pająk? Gwiazdka. Nie mogę teraz powiedzieć, co to jest. Czemu? To jest tajny projekt. Tajny projekt. Który się nie utrzyma, już widzę z góry, bo nie mam lukru. Już znowu zużyłeś? Może ile tego zużyłeś? Ja to jeszcze połowę miałam. Co to jest? Łukasz, czy tu jest napisane X-kitek? Żartujesz? Żartujesz sobie? Nie! Nie zrobiłeś tego, to nie jest emotikon, nawet coś się nie liczy. Nie zaliczamy. Nie mam już lukru. Nie masz lukru i czasu, bo została ci tylko minutka. Nie! Nie! Minuta, on sobie psuje naszego wujka. Wszystko się lepi do moich palców. X-kite. X-kite. Zabrakło. X-kite. Okej, okay, no dobra. Powiem, że już ci się czas skończył, więc zrobimy stop. Ma... Wow, już 11 minut. No. Wow. No i okej. Okay. No kitek przedstawię, co tutaj zrobiłeś? To jest choinka, każdy dobrze widzi, tu są bombki, jest elegancka, piękna. Tu jest smutna buźka, w sensie taka przekreślona. To jest emotikona strzałki, wujek z wąsem, albo foka, albo to, co przypniecie w komentarzu. Tu się zdaje na was. I tutaj jest napis X-kite. Brakuje, ponieważ wujek tutaj zabrał. To jeszcze jest, tak, tak, fajnie, okej. Okay. Dajcie znać, która wam się podoba najbardziej i czy wszystkie mu zaliczamy. I napiszcie koniecznie, czy kitek wygrał ten challenge, czy ja, komu lepiej poszło, a kitek zaraz robisz test 2D, no co, dawaj, teraz, dawaj da do góry. No, co jest? Ta-tam! Nie! I co? No nie. La-la-la-la-la. Wiedziałem, że się uda. Jest! Odpada! Odpada! Lamus! Odpadło! Ło, ale się... dobra, połóż to, połóż to! Połóż to. Dobra, Doki, tak to jest chyba czas na pożegnanie. Mam nadzieję, że taki głupi challenge wam się podobał. Jaki głupi? On był bardzo dobry. Był głupi, bo wymyśliła go Mufina. Mam nadzieję, że taki challenge wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I napiszcie, że wam się podobał ten challenge, bo on był i napiszcie coś na temat tego wujka, którego zrobiłem. No i co, my widzimy się w kolejnym odcinku z różnymi dziwnymi, głupimi, niegłupimi, fajnymi challenge'ami, które wy zostawicie oczywiście w komentarzu. Pamiętajcie o tym też, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. I wbijajcie na live, bo teraz live będą w każdą sobotę na kanale X-Kitek Gaming. Tak więc zapraszam wszystkich, na razie wszystkim! Pa!